20. Także... Skończyliśmy na operacji, drugiej operacji. Zostałam przyjęta na oddział szpitalny. Oczywiście dostałam ładną piżamkę i miałam mieć wyciągane dwie śruby z gwoździa śródszpikowego, znajdujące się na dole przy kostce bocznej, przy środkowej, w celu dynamizacji, czyli zwiększenia docisku, żeby tą kość jeszcze troszkę pobudzić do tego wzrostu. Dodatkowo wykonano mi zabieg skarfikacji, czyli nacinania tkanek, możliwe, że jej kości, ciężko tu powiedzieć, w celu pobudzenia do wzrostu wytworzenia się nowego krwiaka. Liczę na to, że to poskutkuje. Plus do tego został mi w trakcie operacji wyjęty odłam kości piszczelowej. Liczę na to, że dzięki usunięciu go osiągnę w końcu zgięcie grzbietowe prawidłowe na tyle, żebym była w stanie zejść prawidłowo ze schodów oraz zacząć chodzić. Wypisano mnie we wtorek do domu. W środę już zaobserwowałam u siebie przykurcz Achillesa od początku. W czwartek zaczęłam chodzić i delikatnie ćwiczyć. W tym momencie znowu chodzę, szwy mam zaraz do usunięcia. Zaczęłam ćwiczyć. Jak widzicie, jeżdżę na rowerze, właśnie to robię. Pokażę Wam ćwiczenia, pokażę Wam, jak chodzę i myślę, że teraz będziemy się spotykać dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia.